W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dwie kwestie pilne. Patrzmy, co się wokół nas dzieje i dbajmy o świętość swojej duszy. Co się wokół nas dzieje? Od kilkudziesięciu już lat w oficjalnych strukturach kościelnych krzewi się doktryny i praktyki, które obiektywnie różnią się od katolickiej wiary i katolickiego kultu. Powinniśmy zatem pilnie poznawać katolicką wiarę przez codzienne słuchanie katolickich duchownych, biskupów i kapłanów, którzy wiernie przekazują katolicki depozyt wiary. I powinniśmy pilnie poznawać katolicką wiarę przez codzienne czytanie przede wszystkim katolickich tradycyjnych katechizmów, żywotów świętych i katolickich tradycyjnych pouczeń o życiu duchowym. To pilne słuchanie i to pilne czytanie będzie nas czyniło stopniowo ludźmi coraz bardziej kompetentnymi, którzy zdobyli gruntowną wiedzę o wierze katolickiej, znają dobrze swoją wiarę. To pilne słuchanie i to pilne czytanie będzie nas czyniło stopniowo ludźmi coraz bardziej kompetentnymi, zdolnymi do zdiagnozowania wszystkich elementów, które nie są spójne z katolicką wiarą, które są z nią sprzeczne. Te sprawy powinny nas interesować z bliska. To są nasze sprawy, katolickie sprawy. Światły intelektualista, teolog, pokorny kapłan i zakonnik, ojciec Roger Thomas Calmel, pisał kilkadziesiąt lat temu: we wszystkich zasadniczych kwestiach tradycja apostolska jest całkiem jasna. Nie trzeba analizować jej przez szkło powiększające, ani być kardynałem lub prefektem jakiejś rzymskiej dykasterii, żeby wiedzieć, co jest z nią sprzeczne. Wystarczy nauka czerpana z katechizmu i z udziału w liturgii z okresu poprzedzającego modernistyczne zepsucie. Kto zatem dobrze poznał katolicką odwieczną naukę zawartą w tradycyjnych katolickich katechizmach i kto czerpie łaskę z tradycyjnych katolickich obrzędów i tradycyjnych katolickich rytów, sakramentów świętych, przyjmowanych od katolickich biskupów i kapłanów, ten ugruntowany w wierze katolickiej staje się zdolny do odróżnienia odwiecznej wiary katolickiej i apostolskiej od religii zmienionej i nadal zmieniającej się, krzewionej w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad 60 lat. Nie trzeba mieć żadnych uprawnień, ani być człowiekiem na urzędzie, aby stwierdzić zgodnie z prawdą, że 2 plus 2 równa się 4. Nie trzeba mieć żadnych uprawnień, ani być człowiekiem na urzędzie, aby stwierdzić zgodnie z prawdą, że 2 plus 2 nie równa się 5. Jesteśmy u samych podstaw prawego posługiwania się rozumem. Zasada niesprzeczności.
Zupełnie niedawno słyszymy wypowiedzi Franciszka o różnorodności religii, jakoby wszystkie religie prowadziły do Boga i że nie powinniśmy się spierać, która religia jest prawdziwa. Są to wypowiedzi sprzeczne z wiarą katolicką. Kto popiera zapatrywanie, że wszystkie religie są dobre, zupełnie odstępuje od religii przez Boga objawionej, od wiary katolickiej, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. Herezja i apostazja. Apostoł narodów święty Paweł naucza: jedno ciało i jeden duch, jak jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: jam jest droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ja jestem bramą. Jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. A święty Piotr apostoł głosi o Panu naszym Jezusie Chrystusie: i nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem innego imienia pod niebem danego ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni. Naucza papież Pius XI w encyklice Mortalium Animos: dusz ludzkich może nigdy jeszcze nie przenikało tak silne pragnienie wzmocnienia i spożytkowania ku dobru wspólnemu społeczeństwa ludzkiego tych węzłów braterstwa, które nas z powodu jednego i tego samego pochodzenia i tej samej natury jak najściślej łączą, jak to, które zauważyć możemy właśnie w naszych czasach. Ponieważ narody nie mogą jeszcze w całej pełni cieszyć się dobrodziejstwami pokoju, ponieważ przeciwnie, tu i tam odżywają dawne i powstają nowe waśnie, powodujące powstania i wojny domowe, ponieważ nadto nie udaje się rozwiązać całego szeregu spraw spornych dotyczących spokoju i dobrobytu narodów, o ile ci, w których ręku spoczywa kierownictwo i ster państwa, nie poświęcają się zgodnie temu zadaniu, łatwo zrozumieć, tym bardziej skoro nie ma różnicy zdań co do jedności rodzaju ludzkiego, dlaczego tak wielu ludzi pragnie, by w imię tego braterstwa, które obejmuje wszystkich, rozmaite narody coraz to ściślej się zespoliły. Coś całkiem podobnego pragną pewne koła wytworzyć w zakresie porządku ustanowionego przez Chrystusa Pana Nowym Testamentem. Wychodzą oni z założenia, dla nich nie ulegającego wątpliwości, że bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, który by nie miał w sobie uczucia religijnego. Widocznie żywią nadzieję, że mimo wszystkich różnic zapatrywań religijnych nie trudno będzie, by ludzie przez wyznawanie niektórych zasad wiary jako pewnego rodzaju wspólnej podstawy życia religijnego w braterstwie się zjednali. W tym celu urządzają zjazdy
zebrania i odczyty z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy i zapraszają na nie dla omówienia tej sprawy wszystkich bez różnicy, pogan wszystkich odcieni, jak i chrześcijan, ba nawet tych, którzy niestety odpadli od Chrystusa lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego boskiej naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalać takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera. Katolicka nauka katolickiego papieża. Pan nasz Jezus Chrystus przestrzegał i nakazywał: strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Dwie kwestie pilne. Patrzmy, co się wokół nas dzieje i dbajmy o świętość swojej duszy. Aby zbawić duszę swoją, trzeba zachować wiarę katolicką. Po to zdobywamy wiedzę o katolickiej wierze, po to diagnozujemy błędy wierze katolickiej przeciwne, aby do wiary katolickiej dostosować swoje życie, a błędy odrzucić. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jak Pan nasz Jezus Chrystus uzdrawia paralityka z paraliżu i uzdrawia jego duszę, wskrzesza ją do życia w łasce, odpuszcza mu grzechy. Moc uzdrawiania i moc odpuszczania grzechów jest obecna z ustanowienia Chrystusa Pana w Kościele katolickim, jedynym prawdziwym Kościele, jedynym Kościele założonym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To o katolickim Kościele powiedział Pan Jezus do świętego Piotra apostoła: błogosławionyś jest Szymonie bar Jona, bo ciało i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. A ustanawiając sakrament pokuty, Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu
przyszedł do swoich uczniów, tchnął na nich i rzekł im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Drodzy wierni, liczne są skarby, jakie z ustanowienia i z upoważnienia Pana naszego Jezusa Chrystusa ofiarowuje nam Kościół katolicki dla naszego dobra, dla naszego uświęcenia, dla naszego zbawienia. Jest wśród nich sakrament pokuty, zbawienny, bo mocą Jezusa Chrystusa katolicki kapłan odpuszcza nam grzechy, jedna nas z Bogiem, przywraca naszej duszy życie łaski, jeśli popełniliśmy grzech śmiertelny, bądź pomnaża łaskę, jeśli popełniliśmy tylko grzechy powszednie. Z wielkim pożytkiem jest spowiadać się regularnie, przynajmniej co miesiąc. W praktyce sakramentu pokuty pilnie trzymajmy się wskazań Kościoła. Praktykując sakrament pokuty, za każdym razem z wielką starannością wypełniajmy 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź, oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 2 kwestie pilne. Patrzmy, co się wokół nas dzieje i dbajmy o świętość swojej duszy. Miejmy codziennie w ręku różaniec. Odmawiajmy codziennie różaniec, o ile możności, wspólnie. Jeśli możemy, cały różaniec, wszystkie 3 części, rozważając w skupieniu tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Z pełnym zaufaniem powierzajmy się codziennie Matce Bożej, aby była nam niezawodną wspomożycielką i przewodniczką po drodze wiary, katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. I codziennie prośmy Matkę Bożą o łaskę wytrwania, abyśmy w bardzo trudnych okolicznościach, w jakich aktualnie żyjemy w Kościele katolickim, mogli dać poważne, konsekwentne i wierne świadectwo naszej wiary i być przez to dobrym przykładem dla naszych bliźnich, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Patrzmy, co się wokół nas dzieje. Rewolucja trwa, ale też pomoc z nieba jest potężna. Przyjmijmy tę pomoc i żyjmy święcie według wysokich wymagań katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. Dbajmy o świętość swojej duszy i wytrwajmy, bo jak zapewnia Pan nasz Jezus Chrystus, kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.